rzeczy, po których poznasz, czy to ten właściwy facet. Po pierwsze, wszystko musi się układać, bez wysiłku, naturalnie i bez ciśnienia. Czujesz, że między wami jest po prostu chemia, potrafisz z nim rozmawiać do białego rana i nie możesz przestać o nim myśleć. Jesteś przeszczęśliwa i spokojna, bo nie ma czerwonych flag, które by cię niepokoiły. Po drugie, kocha w tobie wszystko. Wiesz, jak rozpoznać miłość? Miłość możesz rozpoznać w taki sposób, że osoba, która cię kocha, nie brzydzi się tobą, nie punktuje twoich niedoskonałości i chce cię dokładnie taką, jaka jesteś naprawdę. Nie musisz przed nim nikogo udawać, bo on po prostu kocha w tobie wszystko. Po trzecie, nie masz ochoty go zmieniać. Często kobiety myślą, że miłość potrafi odmienić mężczyznę, ale zazwyczaj, kurczę, no to się nie udaje, szczególnie jeżeli oczekiwania przemiany mają być spektakularne. Nie chodzi o zmianę stylu ubierania, ale o cechy zachowania danej osoby. Jeśli na przykład facet zdradzał wcześniej swoje partnerki, to mało prawdopodobne, że tobie oszczędzi podobnych cierpień. Tego jedynego nie trzeba będzie zmieniać w żadnym aspekcie. Po czwarte, taki facet chętnie ci pomoże. Jeszcze nie zdążyłaś zapytać, a on już podwija rękawy do pomocy. Możesz na niego liczyć w każdej sytuacji. Czujesz, że po prostu przy nim łatwiej ci się żyje. Jeżeli masz takiego faceta, to trzymaj się go. Pod warunkiem, że nie jest to dla ciebie jedyny jego atut. Po piąte, macie podobne poczucie humoru. Nie wstydzisz się przy nim na przykład wygłupiać. On świetnie rozumie twój humor i sarkazm. Nie wyśmieje cię, nie oceni, nie każe ci się uspokoić. Po prostu cieszycie się razem i potraficie głupkować przy sobie. Po szóste, umiecie się dogadać. Dobry związek to nie brak sporów i kłótni, wręcz przeciwnie. Niezgoda to naturalna część relacji. Jeśli unikacie konfrontacji, to może to oznaczać, że macie wiele do powiedzenia sobie nawzajem. W związku ważne jest, abyście wy oboje mieli otwarte serca i chęć do słuchania się nawzajem. To wróży dobrze na przyszłość. Szukanie tego jedynego może być trudne i wymaga cierpliwości. Jednak te 6 znaków pomoże ci rozpoznać, czy trafiłaś na wyjątkową relację, która ma potencjał stać się twoją prawdziwą miłością. Każdy związek jest unikalny, więc słuchaj serca i zaufaj intuicji.